wam zaprezentować gitarę Squier Telecaster Deluxe z serii Vintage Modified. Jest to bardzo ciekawy instrument, wyróżniający się na tle większości dostępnych gitar w tej półce cenowej, czyli w półce cenowej do 2000 zł, co ja uważam za gitary budżetowe, ale o tym za chwilkę powiem. Generalnie, jeżeli mamy zamiar kupić jakąkolwiek gitarę w takich pieniążkach, możemy mieć tak naprawdę duży problem. Dlaczego? Gitar jest do wyboru masa, ale one wszystkie brzmią bardzo podobnie. Tak naprawdę brzmią wszystkie na jedno kopyto, czasem trochę lepiej, czasem trochę gorzej, natomiast jesteśmy skazani tak naprawdę na to, że albo zwykle idą nieprzyjemnym środkiem, siarzą i są płaskie jak deska, albo w drugą stronę są zamulone, nieczytelne i po prostu nieprzyjemne w odbiorze. I tak naprawdę nikt nie pomyślał nigdy o tym, żeby no kurczę dać młodemu gitarzyście, bo zwykle tacy wybierają takie instrumenty, albo po prostu gitarzyście bez większych środków, możliwość zagrania na instrumencie, który jakoś by się wyróżniał z tego wszystkiego. Nie mówię, że musi być to idealnie, pięknie brzmiący instrument, ale fajnie by było, żeby ten instrument no, miał w sobie coś więcej, tak? I właśnie takim instrumentem jest ta gitara. Początkowo jak ją dostałem, bardzo się zdziwiłem, tak? Bo nie spodziewałem się tego, że instrument w tych pieniążkach może mieć coś więcej, aniżeli tylko i wyłącznie drewno, przetworniki, tak? Może mieć własne, unikalne brzmienie. No i bardzo się zdziwiłem. Już powiem szczerze, obcuję z tą gitarą jakieś 3 tygodnie. I zaraz po wyjęciu jej z case'a, no miałem wrażenie, że kurczę, coś tu mnie może w niej zaskoczyć. Jeszcze grając na sucho, podobało mi się to, jak ta gitara się odzywa. Po podłączeniu, no miałem takie troszeczkę mieszane uczucia, ponieważ moje presety, które mam we fraktalu poustawiane, no nie brzmiały tak, jakbym chciał. Musiało kilka dni upłynąć, zanim zrozumiałem, że ta gitara po prostu brzmi inaczej, tak? Trzeba do niej troszeczkę inaczej podejść, jest nieco inną konstrukcją, aniżeli te, do których zwykle przyzwyczaiłem się grać. No i z racji tego trzeba też na nią troszeczkę inaczej spojrzeć. Kilka razy odniosę się do tej gitary, to jest mój Telecaster meksykański, i kilka razy odniosę się też do gitary vintage, którą jakiś czas temu testowałem. Z racji tego, że obydwie te gitary były Telecasterami, mniej lub bardziej odbiegającymi od standardu typowego Telecastera, i myślę, że warto tą gitarę też pod tym kątem ocenić. Ale zacznijmy troszeczkę od spraw technicznych. Gitara ma 21 progów, posiada dwa humbuckery Fender Wide Range, bardzo ciekawe humbuckery, 6 strun, klucze squierowskie, no cóż, spełniają swoje zadanie dobrze, nie można o nich powiedzieć jakichś gorszych słów, natomiast nie jest to też rewelacja, ja osobiście bardzo lubię klucze blokowane, no ale w tym instrumencie ich nie oświadczymy. Gitara została wyprodukowana w Indonezji, prawdopodobnie 2012 albo 2011. rok. Oprócz tego mamy gryf z, jak myślę, orzechowym paskiem po środku, natomiast gryf jest razem z podstrunicą monolitem, tak? Nie ma tutaj podziału na podstrunicę, na gryf. Wszystko jest klonowe, tak jak w moim meksykańskim Fenderze. Natomiast uczucie gryfu w ręce jest zupełnie inne. Tam mamy wrażenie bardziej listewki. Tutaj mamy, no czujemy wyraźnie ten gryf pod ręką. Moim zdaniem jest to bardzo fajne, ponieważ do muzyki, do której raczej ta gitara się nadaje, no element czucia gryfu jest elementem brzmienia, tak? Gryf bardzo dużo wnosi w tej gitarze do tego, jak ona brzmi. Takie mam wrażenie i myślę, że bardzo dobrze, że jest taki troszeczkę większy. Lepiej to przynosi po prostu wrażenia z gry, lepiej się intonuje na instrument, tak? Dalej, co możemy jeszcze powiedzieć? Korpus jest, co ciekawe, lipowy. Jak na Telecastera, myślę, że jest to dosyć ciekawa sprawa. Mamy dwa potencjometry volume. Każdy z tych potencjometrów, oprócz tego, ma rozłączanie cewek. Co ciekawe, możemy ustawić na przykład sobie przełącznik w pozycji środkowej i wtedy możemy na przykład rozłączyć jedną cewkę, drugą pozostawiając włączoną w trybie humbuckera i cieszyć się bardzo ciekawymi brzmieniami. Gitara oprócz tego posiada dwa potencjometry volume, ton,
osobny dla każdego przetwornika. Co możemy jeszcze powiedzieć o tej gitarze? No troszeczkę możemy powiedzieć. Ten konkretny egzemplarz został lekko zmodyfikowany, natomiast nie są to modyfikacje, które mają za zadanie zmienić brzmienie tej gitary, a raczej pomóc jej troszeczkę je rozwinąć. To znaczy gniazdo zostało wymienione na Switchcrafta, po elektronika kondensatory są Orange Drop, płytka została wymieniona na perłową, myślę, że to lepiej wygląda niżeli czarna, która była wcześniej. Mostek także został wymieniony na solidniejszy. I w takiej formie ta gitara już do mnie dotarła. Naprawdę sprawia bardzo fajne wrażenie. Dlaczego? Dlatego, że brzmienie jest inne aniżeli we wszystkich gitarach, które przyszło mi ogrywać w tej półce cenowej. Jest naprawdę pełne headroomu, tak? Nie ma tutaj mowy o tym, żeby brzmienie było płaskie. Jest ono bardzo przestrzenne, bardzo przyjemne i zaskakujące, tak? Bo takich gitar jak ta, tak brzmiących, myślałem, że się już nie produkuje, a przynajmniej nie za takie pieniądze. Bardzo dużo przyjemnych wrażeń z gry zapewnił mi ten instrument. Początkowo, tak jak mówiłem wcześniej, miałem problemy z przyzwyczajeniem się do gryfu, natomiast zajęło mi to, ja wiem, 2-3 godziny, kiedy ogarnąłem temat i już praktycznie nie wyczuwałem różnicy, czy to na tej gitarze grałem, czy na innej. Gitara jest naprawdę solidnie wykonana. Instrumenty z serii Vintage Modified należą do najwyższej półki Squire'a. No i to też się przekłada na jakość wykonania tej gitary, do którego tak naprawdę nie możemy się za bardzo przyczepić. Jakieś mikro zacieki na lakierze możliwe, że znajdziemy. Tu jest taki jeden malutki. Natomiast, no cóż, no w gitarach za zdecydowanie większe pieniądze się takie babole zdarzają, więc nie mogę się tutaj absolutnie do tego przyczepić. Gitara prezentuje się naprawdę fajnie brzmi i tak naprawdę no, mogę ją polecić na tym etapie, a obcuję z nią 3 tygodnie, każdemu. Każdemu, kto jest fanem rocka, klasycznego rocka, przede wszystkim bluesowych brzmień, starych hard rockowych, jazzu, tak? Czy nawet do stonera, tak? Do tego też by ta gitarka bardzo fajnie się sprawiała. No ale zobaczmy, jak to mniej więcej brzmi. Sustain w tej gitarze jest po prostu absurdalny. No, nie jestem w stanie opisać tego, jak ta gitara zarąbiście wybrzmiewa. No, to jest po prostu w tej półce cenowej absolutny fenomen i nie doświadczyłem jeszcze czegoś, żeby gitara za tak małe pieniądze wybrzmiewała tak fenomenalnie. Harmoniczne są po prostu przepiękne, a długość wybrzmiewania, no, słyszeliście, powala. Gitarka też całkiem fajnie sobie radzi na cleanach. Może coś tam się uda.
Jakieś pytania? Nie mam żadnych. No cóż, gitara jest naprawdę świetna. Świetnie wykonany instrument i nie ma co się tutaj do niego doczepiać. Może nie jestem tutaj najlepszym gitarzystą bluesowym, jazzowym czy rockowym. Natomiast miałem niesamowitą grę w Friday grając takie właśnie klimaty na tym instrumencie. Uważam, że jest to świetny instrument dla osób, które taką muzykę lubią grać i myślę, że każdy z Was będzie zadowolony. Gitara jest bardzo prosta w setupie, bardzo fajnie, łatwo można ją ustawić. Nic zadać, nic ująć, no po prostu bardzo dobry, właściwie profesjonalny instrument za małe pieniądze. Grając na nim nie miałem większej... nie miałem wrażenia większej różnicy pomiędzy tym Fenderem. Natomiast porównując ją do Vintage'a, który jakiś czas temu testowałem, szczerze powiem, ta gitara zdecydowanie jest ciekawszym instrumentem. Naprawdę jest ciekawszym. Tamta gitara była świetnym instrumentem, jak na swoją półkę cenową, ale jednak wpisującym się w to, co wcześniej mówiłem. Gitara, która brzmi trochę lepiej albo trochę gorzej od reszty. Ten instrument jest unikatowy, jego brzmienie jest wyjątkowe i naprawdę szczerze je polecam. Jeżeli chcielibyście posłuchać jeszcze troszeczkę o gitarach od innej strony, zapraszam Was na kanał Xanthyp77. A jeżeli byście mieli ochotę posłuchać, jak mój kolega Bartek gra covery muzyki pop oraz no przede wszystkim covery popowe na perkusji, przerabiając je w naprawdę bardzo smaczny i fajny sposób, no to zapraszam na jego profil Sawajewo. Oprócz tego zapraszam Was też do odsłuchania materiału mojej kapeli Body Slam, który pojawił się 2 dni temu na kanale Slam Worldwide. Możecie wejść sobie na ten kanał i przesłuchać całą płytkę, nawet ją ściągnąć, jeżeli macie taką ochotę. No to tyle ode mnie. Na razie. Musisz nauczyć się jednego, żeby nie